co było, co jest i co będzie. Taką wróżbę zrobię dzisiaj z kart Lenormanda i Tarota. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loeli i witam Was w ten słoneczny lipcowy dzień, kochani. Dzisiaj robię wróżbę od jednej słuchaczki mojego kanału i subskrybentki. Również Państwa zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do lajków, do komentowania, którą grupę Państwo wybrali i która grupa właśnie z Państwem rezonuje i czy ta grupa, którą Państwo właśnie dzisiaj wybrali, zgadza się z Państwa z osobistą sytuacją. Także zapraszam do komentarzy, lajków, oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ wtedy codzienne moje filmiki będą Państwo mogli oglądać, będą Państwo zawiadamiani od YouTube'a właśnie o nowych moich wróżbach. Dobrze, więc kochani, zacznijmy. Dzisiaj mam trzy grupy. Pierwsza grupa to będzie obelisk kwarcu górskiego. Druga grupa będzie kwarc różowy. I trzecia grupa będzie kwarc cytrynowy. Jak widzą Państwo, zrobiłam to teraz spontanicznie. Proszę wybrać ten przedmiot lub tą talię, która Państwu przyciąga oko. Nie namyślać się bardzo długo. Powtarzam. Pierwsza grupa, obelisk kwarcu górskiego. Druga grupa, kamień, kwarc różowy. I trzecia grupa, bryłka cytrynu, czyli kwarc cytrynowy. Proszę się namyślić. I zaczynamy, kochani Państwo. Czyli zaczynamy od grupy pierwszej, od obelisku kwarcu górskiego. Co było, co jest i co będzie? Okej. Było jakieś piękne, głębokie uczucie, spełnienie marzeń. Pięknie się zaczęło coś. Myślałyście, że będzie trwało wiecznie, że jest cudowne, że jest po prostu szczytem Waszego szczęścia i spełnieniem najgłębszych Waszych marzeń. To było jakieś przepiękne chwile, przepiękne momenty, czy romantyczne, czy dla wszystkich Państwa, którzy pytają o pracę, o finanse, czyli były jakieś tutaj piękne czasy, prawda? Spełnienie Waszych marzeń, również zawodowych i finansowych, lub partnerskich, miłosnych. Co jest? Jest w tej chwili ważne dla Was, byście mieli stabilną sytuację, czy właśnie domową, finansową, zawodową, lub stabilny związek. Stabilny związek oparty na długotrwałym, solidnym, bezpiecznym partnerstwie, dobrej relacji, gdzie możecie również stworzyć rodzinę, coś stałego, stabilnego, właśnie o jakimś takim pewnym fundamencie. I właśnie taka sytuacja jest dzisiaj, która jest dla Was ważna. Stabilność, bezpieczeństwo. Dom, własny dom, w którym czujecie się dobrze, lub sprawy finansowe, zawodowe, które są właśnie stabilne, prawda? Nie lubicie ryzyka, lubicie bezpieczną sytuację. I właśnie na tym skupiacie się dziś lub nawet już to osiągnęliście, ponieważ dom, być może też ciepło domowe, rodzinna, piękna, domowa atmosfera, stabilny związek. Właśnie to jest dla Was dziś Waszym najważniejszym tematem i celem.
Co będzie? Będzie na pewno jakaś harmonia. Jakaś tutaj harmonia w rodzinie, czy harmonia w związku właśnie, w relacji, czy harmonia w pracy lub finansach, będzie wszystko się ułoży pozytywnie. Jest to karta pozytywna. I jeśli chodzi o jakieś tutaj nowe związki, czy jakieś relacje tutaj właśnie z partnerem, jeśli o to pytacie, kochani, to będą to duże, piękne, no wspaniałe wręcz, namiętne uniesienia seksualne. Prawda? Ta karta właśnie mówi o wspaniałym seksie, o wspaniałych, namiętnych, cudownych chwilach niezapomnianych. Lilie to również właśnie, tak jak już wspomniałam, harmonia, zadowolenie, balans, przyjaźń, czyli nawet taka szczęście, spokój, jakby znalezienie swojego środka, właśnie tego balansu, właśnie piękna seksualność, intymność, również harmonia w rodzinie. Także no jest to pozytywna karta i karta mówi o czasie do zimy, kiedy jest śnieg, ponieważ widzimy tutaj białe lilie. Różowy kolor sygnalizuje nam właśnie miłość, piękne uniesienia, namiętność w miłości, gorącą miłość, seksualną miłość. Fiolet mówi nam o harmonii, balansie, równowadze, szczęściu, więc bardzo pozytywna karta. Mówi jednak o rozwoju spraw do zimy, czyli do zimy może się u Was wszystko to, co ma być, wyklarować w bardzo pięknym, harmonijnym, pozytywnym kierunku. Teraz, kochani, karta Tarota jako przestroga lub porada. Karta porada, wskazówka Tarota mówi o tym, że macie wejść w taką energię królowej mieczy lub już nią jesteście, jeśli jesteście znakiem powietrznym, prawda? Czyli wagą, jeśli jesteście bliźniętami lub wodnikami, to już na pewno stanowicie właśnie tą kartę, tą osobowość i tą energię. Karta właśnie królowej mieczy to osobowość zdecydowana, stanowcza, konkretna, też odważnie działająca, odcinająca wszystko to, co jej nie służy, skupiająca się właśnie, skoncentrowana mentalnie na sprawach najważniejszych, na swoich celach, która bardzo śmiało, odważnie walczy o swoje cele i również właśnie jest osobą aktywną, waleczną, bardzo szybką w działaniu, konsekwentną, kierującą się własnym rozumem, właśnie bardzo klarownie myślącą o wszystkich swoich sprawach czy problemach, rozwiązującą problemy szybko, zdecydowanie. No być może jest też osobą troszkę zimną emocjonalnie, niemniej jednak jest dobrą kochanką, partnerką, która lubi też być władcza i lubi postawić swoje reguły gry, osobą pewną siebie. Więc w takiej energii powinnyście być, by osiągnąć właśnie tutaj to apogeum szczęścia, harmonii, pięknej seksualności, miłości. Tak, by właśnie to tutaj było sukcesem. Także taka jest piękna wróżba na dzień dzisiejszy dla grupy pierwszej. No dzisiaj pokazujecie mi się, kochane, z grupy pierwszej bardzo takie niezdecydowane. Ta karta była na dnie kart Tarota, więc z tej energii takiego smutaska, który nie widzi własnej życiowej szansy, wszystkie szanse przechodzą mu koło nosa, który wspomina tylko sentymentalni jesteście, wspominacie tylko, żyjecie przeszłością, tęsknotą, wspomnieniami, a nie widzicie teraźniejszej szansy, którą podsuwa Wam los, tak, życie. Także jesteście też tutaj pasywni, więc z tej energii, kochani, musicie przejść w energię tą, waleczną, zdecydowaną, konsekwentnie działającą osobowość pewną siebie. Tutaj musi być
Tutaj ta osoba też siedzi, tak, ale ta osoba siedzi, czyli ta królowa mieczy siedzi i patrzy w przyszłość. Planuje na przyszłość, działa na przyszłość, tak, jest aktywna, w stanie walczy o swoje cele. Natomiast dzisiaj, w tej pozycji, w której jesteście, patrzycie na przeszłość, wspominacie przeszłość i tęsknicie za przeszłością, za kimś być może z przeszłości i przez to omijacie lub zapominacie o sprawach teraźniejszych, o szansach, które są wokół Was na wyciągnięcie ręki, więc musicie zmienić swoją energię. Taka jest właśnie tutaj rada Tarota, kochani. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą. Grupa druga był to, przypominam, kamień, kwarc różowy. Kwarc różowy symbolizuje również miłość, jest do oczyszczania także czakry serca, także jest to piękny kamień. I zobaczmy, co mówią karty dla grupy drugiej. Co było, co jest i co będzie? To, co było, kochani, to były jakieś piękne tutaj spotkania. Jakieś spotkania w miejscu publicznym. Jakieś, no tutaj dużo różnych spraw, być może z publicznymi osobami, tak? Niezależnie o co pytacie, jeśli chodzi o partnerstwo, to były jakieś piękne randki, piękne właśnie tutaj, nie wiem, właśnie spotkania w publicznych miejscach. Także jeśli pytacie o pracę, no to byliście tu jakąś osobą publiczną, o dobrym widocznie tutaj jakimś, nie wiem, jakiejś współpracy, tak, publicznej z wieloma ludźmi, być może z wieloma urzędami. Jeśli pytacie o finanse, no to były tu jakieś załatwiania różnych spraw, tak, być może z jakimiś osobami, które no Wam pomagały, tak, osobami publicznymi, które Wam pomagały w załatwianiu różnych ważnych spraw, interesy robiliście. Co jest dzisiaj? Dzisiaj są jakieś straty. Straty czy w związku? Nie ma już tych pięknych randek, nie ma już tych pięknych spotkań w pięknym ambiente. Tylko są jakieś straty, jakieś lęki, jakiś niespokojny czas lub jakieś osoby, które o Was plotkują, intrygują w pracy. Być może jeśli pytacie o pracę, to macie jakieś straty. Być może też straty finansowe, straty mentalne, duchowe, emocjonalne. Osoby, które o Was za plecami plotkują lub intrygują, które zżerają Waszą siłę, Waszą energię, które no coś tutaj, nie wiem, czy mobbing nawet robią, no coś nieprzyjemnego. Jakieś osoby, które właśnie nie są tutaj z Wami za bardzo zaprzyjaźnione, tylko Wam szkodzą, jak pasożyty, tak? Szkodzą Waszym sprawom, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy... Mogą to też być członkowie rodziny, którzy tam gdzieś za plecami coś no, intrygują właśnie przeciwko Wam, tak? Czyli mogą też to być straty właśnie, Wasze psychiczne, emocjonalne, uczuciowe, no, sercowe, mentalne straty, szkody, lęki, które zżerają Was od środka po jakimś nieudanym właśnie związku, po jakimś kryzysie w związku, rozwodzie. Także, no nie wiem, bardzo, bardzo, bardzo dużo strat, kochani. I teraz jest oczywiście najważniejsze pytanie, jak to się wszystko rozwinie, tak? Co będzie? Co będzie w przyszłości? Więc będą niestety ciężkie, tutaj obciążające sprawy. Czyli te szkody, które się teraz wydarzyły, kochani, przez rozwód, czy przez rozstanie z jakimś partnerem, czy przez jakieś długi, czy przez jakiś mobbing w pracy, to właśnie spowoduje u Was duże, duże blokady, obciążenia, problemy, no, sprawy, które wymagają dużej, dużej mozolnej pracy, długiej drogi do rozwiązania tych spraw, tych problemów. Także jakieś obciążenia, które właśnie Was przygniatają, które stwarzają właśnie Wam ciężar, tak, w życiu. Sprawy ciężkie również do rozwiązania, sprawy
no, powiedzmy sobie, jakieś Was obciążające, czy Waszą psychikę, czy Waszą mentalność, czy serce, emocje, sprawy ciężkie dla Was. Ale jest to również karta, która mówi o pokonaniu tych problemów, tylko należy oczywiście mieć również cierpliwość i wielką siłę, tak, by te problemy pokonać, by ten wielki szczyt skalisty właśnie osiągnąć, pokonać, by się nie załamać pod ciężarem lub pod ciężarem tego balastu lub jakby tą ciężką dróżką, tak, drogą. Coś jest właśnie, coś będzie, bo to jest karta, co będzie, coś będzie właśnie zablokowane, czy będziecie zablokowane uczuciowo, emocjonalnie, coś Was jakby, nie wiem, trzymało, nie możecie się rozwinąć, coś Was frustruje, coś, no jakieś będą przeszkody tutaj do rozwiązania właśnie spraw, czyli jakieś no, ciężkie załatwianie spraw, trudności w rozwiązaniu problemów, no i ciężkie zadania, które na Was spadną, by pokonać ten szczyt, by pokonać tą trudną drogę. No, jesteście i będziecie, bo to jest karta, co będzie, czyli będziecie zablokowani, wszystko będzie trwało mozolnie, długo. Dobrze, zobaczmy, jaka jest karta tarota, karta rady. Aha, jeszcze tu zobaczyłam na dnie Lenormanda, że jest karta, która mówi o akcji, że musicie wstać, musicie się podnieść z tych negatywnych energii i właśnie działać. Działać, by rozwiązać te problemy, by pokonać te balasty, czy długi, czy jakieś emocjonalne tutaj straty, żeby wstać, podnieść się, jak się mówi, to oczepać, tak, z tych wszystkich tutaj problemów i działać, rozwiązywać aktywnie te problemy, działać do swoich, właśnie dążyć do swoich celów, tak, nie załamywać się, nie stać pasywnie w miejscu, tylko właśnie powziąć jakąś tutaj akcję, ok? No i jeszcze mamy karty porady tarota, zobaczmy. Kapłan. Kapłan oczywiście wierzy w pozytywny rozwój spraw, kochani, czyli, tak jak mówiłam, aktywność plus pozytywne myślenie. Słońce na horyzoncie, światło w tunelu, pokonanie tych wszystkich problemów, schody, widzicie? Schody, step by step, krok po kroku pokonacie wszystkie te problemy, które Was tak przeciążyły, te wszystkie straty, być może długi, być może jakieś emocjonalne tutaj wstrząsy, prawda, czy jakiś szok, czy, no nie wiem, po stracie partnera, czy męża, pokonacie to wszystko, kochani, będzie dobrze, zobaczcie pozytywność tej karty, różowy kolor mówi o miłości, czyli znajdziecie jakąś nową miłość, jeśli ta Was zawiodła, pokonacie wszystkie te schody, czyli wszystkie te problemy, pójdziecie w górę, czyli wzrost, rozwinięcie spraw po prostu w kierunku pozytywnym, w kierunku słońca, także uśmiech na twarzy kapłana, wiara w to, że się uda, że jest szansa, że jest nadzieja, spokój, opanowanie, cierpliwość, wstrzemięźliwość, także też skrupulatny plan, prawda, Waszych działań. Taka jest tutaj porada tarota, czyli optymistyczne myślenie i nieobciążanie się absolutnie. Jeśli pytacie o związek, kochani, jeśli ktoś właśnie, nie wiem, spowodował Wam takie duże straty teraz, to przyjdzie ta osoba, no, być może z powrotem lub spotkacie kogoś zupełnie nowego i bardzo tutaj romantyczne momenty, czyli rycerz kielichów będzie walczył o Was, będzie walczył o ten związek, będzie przepraszał, będzie robił niespodziankę, będzie z Wami się komunikował, będzie prosił o przebaczenie, o następną szansę, więc też tutaj pozytywny rozwój spraw. Dziękuję grupie drugiej. Proszę o lajki, komentarze oczywiście, subskrypcje, o feedback, o interakcję ze mną. I zapraszam kochaną grupę drugą, trzecią, przepraszam, druga już była, drugiej dziękuję. Trzecia grupa przychodzi teraz, która wybrała cytryn, czyli właśnie tą bryłkę kwarcu cytrynowego. Co było, co jest, co będzie. Było szczęście.
było tutaj jakieś piękne szczęście, klarowne sytuacje, jakieś miłosne uniesienia, piękne jakieś tutaj momenty, nadzieja na dobrą przyszłość, na dobry rozwój związku, na udanie się wszystkich planów, na realizację wszystkich tutaj marzeń. Było no, przepięknie, no, początki są zawsze przepiękne, tak? Jeśli pytacie o związek, no to na pewno było cudownie. No, marzyliście, by zawsze było tak pięknie, prawda? Jeśli myślicie tu o pracy, czy zawodzie, finansach, no to było też, oczywiście, była też dobra passa, czyli klarowność, spełnienie marzeń, było wszystko po Waszej myśli. Co jest dzisiaj? Dzisiaj są jakieś, no powiedzmy sobie, spotkania dalej, ale być może jakieś wymaga to rozmów, wyjaśnień, przeprosin, jakiejś no, na nowo, nowej szansy. Także ta karta mówi o wyjaśnianiu czegoś, o rozmowach, spotkaniach, być może nawet przeprosinach. Ta karta mówi również o randkach nowych, o czymś pięknym właśnie na nowo, o czymś, być może jakimś prezencie również dla Was, o jakimś, też ta karta mówi też o odwiedzinach. Dzisiaj być może ktoś Was odwiedza, to znaczy dzisiaj w tym czasie, teraz w te dni, ktoś Was odwiedza, robi Wam niespodziankę, z tego być może wykluje się coś na przyszłość, prawda, jeśli chodzi o tej romantyczne jakieś relacje. Co jest dzisiaj? Być może ktoś Was odwiedza lub ktoś Was zaprasza, bo ta karta mówi też o zaproszeniu, tak, zaprosiny. Mówi też o jakiejś, być może, nie wiem, uczcie, jakimś spotkaniu towarzyskim, o szczęściu, zadowoleniu, o przyjaźni, o właśnie zadowoleniu takim, nie wiem, czy związku, czy z pracy, czy być może zaproszenie na nową rozmowę kwalifikacyjną, jeśli szukacie nową pracę. Także napiszcie mi w komentarzach, w którym punkcie zgadza się to, co będzie. Co będzie? No, nie będzie łatwo. Sytuacja jakaś skomplikowana, bez wyjścia, trudna, trudno by wyjść właśnie tutaj z tych labiryntów, by znaleźć jakieś jasne, konkretne rozwiązanie problemów. Uważajcie, byście się nie wpakowali w coś, co będzie bez rozwiązania. Uważajcie, byście się nie wpakowali na przykład w jakiś romans z mężczyzną żonatym, który nigdy nie opuści swojej żony i swoich dzieci i przez to będziecie po prostu krążyć tutaj w tym labiryncie i nie będziecie mogli znaleźć wyjścia z tej trudnej relacji. Nawet jeśli Wam ta osoba obiecuje, że zostawi żonę i dzieci, to nie widzę tutaj na razie wyjścia z tej sytuacji, więc uważajcie, by nie wpakować się po prostu jak śliwka w kompot w jakąś historię miłosną, z której później Wam emocjonalnie, uczuciowo, właśnie mentalnie będzie łatwo z czegoś takiego się wyplątać. Ponieważ będzie to jakaś relacja skomplikowana. Także w kwestiach pracy proszę uważać, co Państwo podpisują. Właśnie tutaj może być zaproszenie na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, podpisanie nowych umów, tak, bo tutaj są jakieś informacje, czyli podpisanie być może nowych umów, zaproszenia, rozmowy i uwaga, by nie podpisać czegoś źle, niewłaściwie i by nie wpakować się w jakieś tarapaty, w jakieś właśnie tutaj problemy i sytuacje bez wyjścia, dobrze? Także uwaga, kochani. Tak samo w różnych sprawach podpisywania kontraktu, bądźcie ostrożni, uważni po prostu. No, myślę, że tutaj ten rozkład wybitnie był tutaj na związki. Jednakże te związki mówią również o związkach nie tylko miłosnych, romantycznych, zaręczynach, ślubie, ale również zobowiązaniach zawodowych. No, być może podpiszecie jakąś nową umowę pracy, być może podpiszecie jakieś tutaj notarialne, tak, umowy, czy kupno-sprzedaż właśnie domu, czy
jakieś różne inne umowy, na które jednakże musicie uważać, by nie stworzyły one Wam jakieś tej wielkie problemy, prawda? Z których później nie będziecie się mogli wykaraskać. Więc bądźcie ostrożni, kochani, jeśli chodzi o podpisywanie jakichkolwiek umów. Tutaj karty Tarota jeszcze pokazały na dnie talii Rita de Kelsie, czyli rycerz kielichów. Mówi tutaj o jakimś romansie, o jakimś mężczyźnie czy osobie, która dąży do Was już tutaj, widzicie galop, czyli podąża do Was w takim bardzo romantycznym nastroju. Uwaga, ponieważ jest to rycerz bardzo taki romansowy, być może szuka tylko jakiegoś gorącego flirtu, afery, no przyjaźni plus. Także uwaga, by się nie wpuścić tutaj jakby w ten labirynt komplikacji i wpałętać po prostu w coś, z czego później Wam będzie bardzo trudno wyjść, prawda, emocjonalnie. Więc uwaga tutaj, czy to nie jest ten zalotnik, który zaleca się do wszystkich kobiet, czy to nie jest taki typ kasanowy, prawda? Uważajcie, kochane, patrzcie bardziej dokładnie, z kim macie do czynienia, kogo poznacie. Także ten pan na pewno będzie mówił tu o miłości, o harmonii, o przynależności do Was, o szczęściu. No, niemniej jednak na pewno będzie mówił, że jest w Was zakochany. Niemniej jednak uważajcie, ponieważ jest tutaj karta właśnie jakichś problemów i komplikacji. Karta Tarota mówi, że potrzebujecie tutaj porada, tak? Porada, wskazówka Tarota mówi, że potrzebujecie tutaj takich dwóch jakby biegunów. Powinnyście być łagodne jak baranek, kobielce jak piękna, najpiękniejsza kobieta, Wenus, lekkie, powabne jak motyl, natomiast mieć w sobie również taką siłę lwicy, walczyć właśnie o coś, o cele własne, które chcecie osiągnąć, walczyć właśnie tutaj czy o nowy związek, czy o nową miłość, czy o nowe właśnie różne kontrakty, czy o różne inne sprawy, które sobie tutaj przemyślałyście, ale musicie właśnie mieć tutaj te dwa bieguny, tak? Także ten męski i żeński, ten łagodny i ten taki konkretny, prawda? Ten stanowczy. Ten delikatny, bezsilny, tak? Taki lekki, no i ten taki bardzo właśnie waleczny, bardzo taki dziki. Także takie dwa bieguny jak żyńżan musicie mieć po prostu w swojej osobie, by pokonać tutaj te wszystkie sprawy i by wyjść tutaj z takich problemów, jakichś niejasności, komplikacji. Także ta karta mówi również o sile. Siła, którą potrzebujecie do rozwinięcia właśnie waszych spraw w przyszłości pozytywnie. Także dziękuję, kochani, dziękuję grupie drugiej i dziękuję również wszystkim kochanym słuchaczom, którzy dzisiaj odwiedzili mój kanał. Proszę o lajki, proszę o komentarze, feedback, proszę o interakcję ze mną, byśmy byli razem wszyscy w kontakcie. I zapraszam jeszcze dzisiaj na różne inne filmiki. Będzie lustro i będą różne inne tematy jeszcze dzisiaj i jutro, więc do usłyszenia wkrótce.